Łotwie, która przygoda przywitała mnie też z chmurnym niebem i dość upalną pogodą. Drogi dobre, dużo otwartej przestrzeni, ale jest dużo żwirowych dróg dojazdowych i czasami dużo drobnego żwiru na drodze w zaskakujących miejscach. Jeszcze 180 km do Klaipedy i mam nadzieję, że dzisiaj trochę rozprostowania nóg i spacer po starówce. Klaipeda Port, czyli dotarłem do Bałtyku, a to znaczy tyle, że drugi dzień i wszystko dalej idzie zgodnie z planem. Pogoda dopisuje, droga również, motor nie zawodzi, kości tyłek dają radę. To od jutra lecimy już tylko na północ, przez trzy kolejne dni. Lipaja, Pawliwlosti, później Ryga, Tallinn i zobaczymy co dalej. Świetny dzień, przyjechałem troszeczkę wcześniej do Klaipedy, bo chwila, żeby odpocząć, zjeść coś i do hotelu jeszcze nagram podsumowanie. Dzień trzeci rozpoczyna z Klaipedy. Okazało się, że kilkanaście metrów od hotelu jest pomnik automobilisty, założyciela pierwszego klubu motocyklowego na Litwie. Potarcie manetki gazu przynosi szczęście w podróży i bezpieczeństwo, więc po potarciu tej manetki gazu ruszam w dalszą drogę, a dzisiaj trasa krótka, ale wybrzeżem. Kilka latarni morskich, by dojechać na Łotwę, do Pawliwlosti. Dzisiaj nocleg u przyjaciół z browaru Labietis, którzy właśnie w tym mieście tworzyli nowy bar. Jedziemy! Dotarliśmy do Łotwy dość sprawnie, droga do granicy. Jedynie co, nie udało się odwiedzić żadnej latarni, bo jedna latarnia, która była zaplanowana, okazała się zamknięta na łańcuch i kłódkę. Ale wjeżdżamy już do Łotwy, gdzie będzie sporo atrakcji. Droga do granicy minęła fajnie, zobaczymy co będzie dalej. Tradycyjnie podsumowanie na koniec dnia. To był dzień z najkrótszą trasą, ale najbardziej wymagającą, najbardziej dającą w kość, ale też z najlepszymi widokami i najlepszymi miejscami. Zadowolony, ale turbo zmęczony. Dopijam sok i kładę się spać.